Paranowice. Tu mieszka Gipley. Pewnego dnia budzi się w wielkiej willi w pięknym garniturze. Okazuje się, że ktoś zmienił mu tryb gry i ma teraz przejść Minecrafta na trybie gry milioner. Czy mu się to uda? Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 13 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Ja topię się, ratunku, pomocy. Wow, nie mogę wstać, słuchajcie, ja nie mogę. Prawie się utopiłem, co jest grane w ogóle? Czemu ja jestem w garniturze? Yo, siemano, z tej strony Gipley, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I tak się składa, że prawie, słuchajcie, się utopiłem, widzicie? Jestem w ogóle w garniturze, ładnie odstawiony, mam przy sobie jakąś walizkę. I słuchajcie, jestem w jakimś basenie. Co ja tu robię? Co? W moim ekwipunku jest cała masa pieniędzy i mam cały ekwipunek wypchany pieniążkami. Do tego jakieś kluczyki, nie wiem, czy one są do jakiegoś auta. I tutaj jest jakaś willa. Ej, czekajcie, tutaj jest jakaś skrzynka. Za momencik ją sprawdzimy, ale jeśli jeszcze tego nie robicie i wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem, ponieważ już niedługo wbijamy 1 800 000 subików, także mega, mega dużo. Wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super nowe wzory i oczywiście do każdego zamówienia kolekcjonerska karta z autografem i zostawcie kciuka w górę. A my otwieramy, słuchajcie, tą skrzynkę, bo tutaj w ogóle skrzynka jest podpisana tryb milioner. Także otworzymy ją i sprawdzimy, co jest w środku. Jest jakaś książka. Witaj w trybie gry milioner. Znajdź Monikę i dowiedz się, jakie masz zadania. Powodzenia. Ja nie mogę, czyli już wszystko czaję, słuchajcie. Właśnie rozpoczęliśmy grę na trybie milioner i zobaczcie w ogóle, gdzie ja zgubiłem swoje serduszka życia. Ja teraz normalnie mam tutaj jakieś monety zamiast po prostu serduszek życia. Nie będę wiedział, ile mam po prostu życia, tylko ile będę mieć tutaj pieniążków. Chyba to jest mój wskaźnik pieniędzy. Ty, jest jakaś nawet buda. Wygląda na to w ogóle, że to jest moja willa, bo skoro jestem na trybie milioner, to po pierwsze jestem bogaty, mam na pewno tutaj, słuchajcie, willę, może nawet jakieś samochody tam są. Za momencik to sprawdzimy, ale na początku jestem ciekaw, jak wygląda wszystko w środku. I słuchajcie, wiecie, co mnie też ciekawi? Bo mam taką walizkę i w sumie się też z tą walizeczką obudziłem i moglibyśmy... O nie, tutaj trzeba jakiś kod podać, tylko jaki kod bym mógł tutaj podać, słuchajcie, nie wiem. A gdybyśmy spróbowali wpisać 1, 2, 3 i 4... Ja cię kręcę. Ej, tutaj też są normalnie pieniądze, tylko w bilonie jakieś karty kredytowe, na pewno wypełnione aż po brzegi. A więc tak wygląda, słuchajcie, nasza willa prestiżowa, gdzie najprawdopodobniej będziemy spędzać najbliższe dni. No coś pięknego, coś pięknego. Mamy tutaj, słuchajcie, nawet jakiś tort, ogromna kuchnia. I w ogóle czekajcie, czy ja tutaj jestem sam na tym świecie? Zobaczymy w ogóle, czy w ogóle tutaj są jacyś ludzie. Idziemy może jeszcze najpierw na górę, zobaczymy, co tutaj... O, ej, cześć, co jest grane? Co ty tutaj robisz? W ogóle słuchaj, obudziłam się i nagle jestem w jakimś innym domu. Nie wiem, co się tutaj dzieje w ogóle takiego. Słuchaj, no jak to w ogóle? Gramy teraz na trybie milioner. Jesteśmy bogaci. No też co masz, ty? Też masz cały normalnie ekwipunek wypchany pieniędzmi i ty, dostałaś kluczyki. Faktycznie. No mam tutaj takie klucze w ogóle. Zobacz, widzisz? Ty, to są też chyba może masz? Do tego domu, bo w ogóle drzwi były otwarte. To ty tu może mnie uprzedziłaś. Także co, będziemy tutaj teraz mieszkali. Patrz, nawet mamy tutaj salę kinową. Normalnie ty. Ale ekstra. A tutaj jest jakiś skarbiec. Co to? W ogóle otwieramy, no. Zobaczysz, co jest w środku. Dobra. Ty, poczekaj. Pełno skrzynek. Jacie, ile pieniędzy, to wszystko pieniędzy. Normalnie, to wszystko do wydania dla nas, Lumi. Normalnie pójdziemy ale do sklepu. Się cieszę, ty, super. Ale czytałaś w ogóle tą wiadomość, że tutaj jest jakaś Monika na tym świecie, na tym trybie i ona nas ma poinformować o jakichś zadaniach. Słyszałaś, czytałaś to? Nie, nie czytałam, nic takiego na razie nie słyszałam. Aha, no to słuchaj. To jak mówi, że coś takiego jest, no to chyba trzeba ją znaleźć, co? Tak, musimy poszukać jakiejś Moniki i ona po prostu nam powie, jak ten tryb gry mamy przejść. Dlatego słuchaj, ja się tutaj jeszcze porozglądam, ty też się porozglądaj i szukamy pani Moniki w razie co. Pani Moniko, dobra. Jest tu gdzieś pani? Pani Moniko, patrzcie. A chodź, w ogóle tutaj są schody na górę, idziemy zobaczyć? No, idziesz, możemy jeszcze iść tutaj, może gdzieś tutaj będzie na nas czekała pani Monika na górze. Pani Monika? Ja, ale super, jaki widoczek piękny.
O, tam kogoś widzę, czyli nie jesteśmy sami na tym świecie. Dobra, nieważne, Lumi, słuchaj, musimy teraz dowiedzieć się, jaki jest tutaj nasz główny cel. Zobaczcie, ta willa jest przeogromna, nawet tutaj można by mieszkać na samym daszku. Mamy nawet jacuzzi, ale w ogóle na co będziemy wydawać te pieniądze? Napiszcie, widzowie, co byście zrobili, jakbyście mieli nieograniczoną ilość pieniędzy, co byście sobie kupili? Do wyboru na przykład macie 3 opcje, napiszcie w komentarzu, jestem ciekawy. A my, słuchajcie, idziemy poszukać pani Moniki. Czy my w ogóle damy radę? O nie, zeskoczyłem! Ja nie mogę! Patrzcie, w ogóle przypadkowo spadłem. Wszystko w porządku? Tak, wszystko gra. Chciałem iść zobaczyć w ogóle te samochody, bo one są przekucurskie. Patrzcie, jakie to czefele! Jakie felgi kozackie! Fajne, mega po prostu. A gdzie ty jesteś, Lumi? O, dobra. Tutaj jestem. No zobacz, ja słuchaj, zaklepuję ten środkowy, tego Bugatti. To słuchajcie, jest furka warta 10 milionów złotych, także mega kozacko. Ja tutaj normalnie zaraz wsiadam i jadę. Lumie, widzisz, to ja też jadę. Szukaj to ogólnie. Idziemy je szukać. Szukaj pani tej Moniki. Ja tu sobie, słuchajcie, wchodzę. Jakie wnętrze piękne, wyposażone. Ale fajnie w ogóle, jacie. No to na razie, super. Lumi. Hej, Lumi, w sumie też sobie Lambo zabrała. To nieźle, słuchajcie. No powiem wam, że jestem w szoku. Czegoś takiego nie widziałem. Willa jest przekozacka, mamy super auta i tylko będziemy wydawać tutaj pieniądze. Także teraz musimy tylko dowiedzieć się, gdzie jest ta pani Monika i może pójdziemy właśnie jeszcze, zobaczymy, może w tej książce coś znajdziemy, jakąś właśnie poszlakę, może na drugiej stronie coś będzie napisane. Także czekajcie, witaj w trybie gry milioner, a i na drugiej, trzeciej, czwartej nic nie ma napisane. Także tutaj ogólnie, słuchajcie, będziemy musieli po prostu skazać się na intuicję, po prostu jesteśmy skazani na naszą intuicję. Ej, przepraszam, dzień dobry. Widziała dzień pani, dobry. Może zna pani jakąś taką panią Monikę, bo szukam takiej. A, to ja, oczywiście, to ja jestem pani Monika. Dzień dobry, miło mi w takim razie. Dzień dobry, bo ja tutaj dostałem taką wiadomość, że mam znaleźć panią i dowiedzieć się, jakie mam zadania, bo tutaj rozpoczęliśmy właśnie z Lumi grę na trybie milioner. I co teraz mamy zrobić? No jak widzisz, ty znajdujesz się teraz na trybie gry milioner, ale musisz wykonać 4 zadania. Jakie? Żeby ją w ogóle, ponieważ musisz ją przejść. No to ja ci szybciutko powiem. Pierwsze twoje zadanie to jest takie, że chodź tutaj, ja ci coś zaraz dam. Tak? O, proszę, tutaj masz skrzyneczkę z diamentami i musisz kogoś zatrudnić. Skrzynka pełna diamentów, jak normalnie, dokładnie, żeby w ogóle to wydobyć w kopalni, to trzeba by spędzić latami chyba normalnie w jakiejś kopalni, a tutaj dostaję tak na starcie od jakiejś obcej pani, nieźle. Dobra, co mam wyłożyć tutaj drogę? No i musisz kogoś zatrudnić, żeby tą drogę ci tutaj zrobił diamentową. No to jasne, to drugie zadanko. Drugie zadanie, musisz wydać jak najwięcej pieniędzy w sklepie, ale masz tylko na to jedną minutę. Aha, czyli challenging, żeby wydać jak najwięcej kasy w minutę, jasne, jest prosta sprawa. Trzecie zadanko twoje, to musisz rozdać jak najwięcej pieniędzy potrzebującym i bezdomnym. Okay. Natomiast twoje czwarte zadanko, to musisz kupić najdroższą zbrojkę, w ogóle najlepszy mieczyk, ponieważ musisz pokonać smoka Endu. Aha, więc no dobra, musisz się bardzo dobrze przygotować. Nie ma sprawy, pani Moniko, to ja dzisiaj normalnie przejdę ten tryb gry, będę rozdawał pieniądze, będę wydawał pieniądze i będę tutaj tą drogę remontował, także nie ma sprawy, dobrze. Ja tutaj wszystko robię i się widzimy później. Mam nadzieję, że jakaś nagroda nas będzie czekała za to. Na pewno. A więc taką oto furką, bo w sumie, wiecie co, jestem milionerem, to nie będę samemu w sumie naprawiał tej drogi. Musimy teraz znaleźć kogoś, komu zapłacimy kupę pieniążków, żeby wybrukował nam tutaj całą drogę w diamentach. Przy okazji, słuchajcie, są tutaj ludzie i będę mógł już robić kolejne zadanie, bo ponieważ jednym zadaniem przecież było rozdawanie pieniędzy i pomaganie potrzebującym. Także proszę pana, mam tutaj parę 500 dla pana i dla pana też mam parę 500 i dla pana, dla wszystkich rozdaję tutaj wszystkie pieniądze. Wszyscy będziecie, słuchajcie, najszczęśliwsi na świecie, chociaż pieniądze szczęścia nie dają, ale może sobie coś fajnego kupicie i będziecie po prostu mieli lepszy humor. Także słuchajcie, jedziemy sobie dalej. I w ogóle tutaj jest też jakiś bezdomny, patrzcie, siedzi. Temu to damy normalnie kupę pieniędzy. Dzień dobry, panie bezdomny. Tutaj widzę, że pan jest potrzebującym. Poratuj pan złotóweczką. Dobra, już daję. Panu to normalnie sypnę
kilka staków. Niech pan sobie kupi jakiś ładny domek. Dobra, halo, przepraszam, jest tutaj ktoś, kto by szukał pracy może? Ktoś tu szuka może pracy? Halo, nikogo tutaj, słuchajcie, nie widzę. Tutaj nie ma. Ktoś, kto by mi wybrukował... Ej, panie... Halo, przepraszam, pan chce kogoś zatrudnić? Pan chce kogoś zatrudnić? O, tak, właśnie szukam kogoś. To ja bardzo chętnie, ja pójdę do pracy, zrobię dla pana po prostu wszystko. Mam zaliczkę dla pana. Ile kosior, ja tyle nie mogę, ale super. I zapraszam, bo tak się składa, że będzie pan normalnie naprawiał moją drogę. Otóż jest zrobiona z dosyć taniego materiału. Proszę wsiadać. Zapraszam ze mną. Tutaj, jedziemy. Ale fura niezła, ja nie mogę. Podoba się? No nigdy w takim aucie nie jechałem, no po dobra, prostu. Wysiadamy, świetna. Wysiadaj pan. Dobrze. Gdzie się zaparkowało autko? Dobra, nieważne. Dobra. Masz pan tutaj normalnie pieniądze, znaczy nie pieniążki, pieniążki już pan dostałeś. Tutaj jest bloki diamentów, ma być stała tutaj zrobiona dróżka z diamentów, rozumiemy się? Droga z diamentów, panie, no to ja jasne, że ja panu to zrobię. No i nie mam problemu żadnego. Dobra. Już tutaj biorę swój sprzęcik i już tu zaczynam działać, proszę pana. Dobra. Jak pan przyjdzie, wszystko będzie po prostu gotowe. Wszyściusieńko. Pięknie. Dobra, słuchajcie. To trzeba tutaj zaczynać działać. Ja tutaj już jadę dalej. Ja tu pana zostawiam i lecę dalej, dobra, ponieważ muszę w minutę wydać jak najwięcej pieniędzy w sklepie. Także ja szybciutko jadę dobra, do sklepu do widzenia, i zrobię sobie zakupy. Chcesz pan coś? Nie, nic nie chcę. Dobra, pa. Do widzenia. Okej, słuchajcie, rozdajemy jeszcze pieniądze tutaj wszystkim. Dla wszystkich pieniążki, ile tylko się da. Jedziemy, słuchajcie, tutaj. Tu jest w ogóle przecież sklepik. I kupimy sobie właśnie coś pięknego. Musimy wydać jak najwięcej pieniędzy w krótkim czasie. I słuchajcie, tutaj też są w ogóle furki jakieś do kupienia. Wow, mamy nawet Rolls-Royce'a, nieźle. Ten to jest niezły w środku. Tutaj jeszcze kolejna furka. Dobra, idziemy porozmawiać tutaj. I w ogóle będę musiał też ogarnąć jak najlepszą zbrojkę, ponieważ ostatecznym zadaniem jest pokonanie smoka w prestiżowych, drogich ciuszkach i drogie narzędzia jakieś będę musiał kupić. Dobra, także myślę, że jakoś sobie poradzimy. Dzień dobry, witam panią. Zapraszamy w naszym sklepie, zapraszamy ze skorzystania z naszych usług. Tutaj mamy ubranka, jedzonko, zapraszamy, proszę pana. Ogólnie, proszę pani, ja mam taki problem i w sumie challenge, może nie problem i challenge. Ja muszę się tutaj rozejrzeć, ponieważ będę mieć minutę, żeby wydać tutaj u państwa sklepie jak najwięcej pieniędzy, a proszę mi uwierzyć, że tych pieniędzy trochę tutaj mam i już tutaj pani daje napiweczek za pomoc tutaj na starcie. Super, dzięki. Dobra, dzięki, także to co panu pomóc, to co bierze pan robić. Może pani zakupki? Będzie mi odliczała czas, bo potrzebuję zmierzyć dobra. Minutę, a ja będę pakował w tym czasie jak najwięcej rzeczy, także odliczamy, jesteśmy gotowi? 3, 2, 1, start! Dobra, minutę. To biorę to dobra, całe ze słodyczami szybko ten. Okej, w sumie tu są tanie rzeczy jakieś, słuchajcie. Dawaj, tanie dawaj. Okularki, tutaj dużo okularów, dawaj. 30 dawaj. Sekund panu zostało. 30 dawaj, sekund, pan. jak to, pani, nie tak szybko. Tu dużo ciuszków, te wszystkie ciuszki kupuję i potrzebuję szybko dobrze. Jakąś zbrojkę. Która najdroższa i najlepsza zbrojka? Zbrojka szybko. Najlepsza, bedrokowa tutaj. Dobra, proszę, bedrokowa. Szybko. Tak, dobra, tak, zrobimy proszę. To po mojemu. Bierzemy szybko tutaj. Mieczyki, które najlepsze? Biorę tego, ten tego. Dragon Killer. Dragon Killer jest tutaj, dobra, Dragon Killer. Tak, i tego tak, jeszcze. Proszę brać, i to, proszę brać. Dobra, proszę i tutaj panu, kasę panu, całą. 5, dobra, 4, już to jeszcze kupuję 3, peruendu. 2, to, dobra. 1, stop, uf. Dobra. Stop, ile mi się udało Piotrze. Wydać pieniędzy w minutkę? Oj, proszę pana, bardzo dużo. 2 miliony złotych. Dobra. To wszystko kosztowało. Nie ma sprawy, ja już tutaj pani rzucam. Hop, hop, hop. I tutaj kwiatki dobra. Mam nawet dla pani. O, na razie pani dam pan tyle. Miły. Może pan głodny jest. Mam nadzieję, że ogólnie dobry wynik wydać 2 miliony w przeciągu minuty. Co, jak pani myśli? Oczywiście, proszę pana, to sobie muszę wszystko poprzekładać. Tak. Pieniążki jak najlepsze. Jeszcze dobra. Ten piękny a to, tutaj. Wie pani co, no. Ja panią tutaj teraz zostawiam, bo pani oczywiście musi wszystko wbić na kasę, pozdrowienia, bo tutaj jest naprawdę tych ciuchów tyle i no co, może coś pereł. Jednak do jedzenia, co? Słucham? No wie pan co, może to jednak coś zrobię panu do jedzenia, coś pysznego, jak pan tu tyle pieniążków no wydał dobra, w tak krótkim czasie. To w takim no razie, zapraszam. Wie pani co, to później pani to wszystko sobie nabije, a ja w sumie rzeczywiście bym coś zjadł, także co to za tutaj usługi, też świadczycie, tak, że gotujecie dla klientów? No, dla takiego klienta jak pan, jak najbardziej, tej pierożki, dobra, to ja tutaj pani. Ogólnie,
Pałkuje dałem wszystko, już więcej pieniędzy nie mam, także proszę mi coś dobrego ugotować, ale szybciutko, bo ja się spieszę tutaj, proszę pani, okej? Okay? Proszę pana, proszę bardzo, gdzie tutaj jakiś stoliczek dla pana, jakiś pusty jest? No nie wiem, tutaj może mogę zjeść, tutaj te śmieci pani zabierze, co wy tutaj brudów nie wynosicie ogólnie po klientach? Ale jakie śmieci? Proszę pana, to nie są żadne śmieci, proszę pana. Co to jest? I to zupka jeszcze. Ten burger jest ohydny, a ta zupa... Jeszcze zupka. Co pani ugotowała za tyle pieniędzy, za 2 miliony tutaj wydałem w waszym sklepie i co pani mi jakieś takie jedzenie ale na szybko? Ale proszę pana, przecież to jest pyszna domowa zupka. Nie. Wszystko ekologiczne, jak najlepsze, no co pan gada takie głupoty? Ohydstwo, nie dam już pani więcej napiwków, bo po pierwsze nie mam, a po drugie mi to nie smakuje, także może pani nie zawraca sobie głowy gotowaniem, tylko się zajmie sprzedażą, a ja już tutaj uciekam. A idź pan. Do widzenia. Okej, słuchajcie, idziemy. Normalnie takie coś, ja nie będę takich rzeczy jadł, przecież ja jestem milionerem i teraz słuchajcie, ja tylko będę normalnie jadł jakiś kawior, homara i tak dalej, jakieś owoce morza, a nie po prostu jakąś zupę pomidorówką. W końcu gram przecież na trybie milioner. Dobra, ubieramy sobie tą prestiżową zbroję. Patrzcie w ogóle, ile pieniążków teraz się pojawiło na moich serduszkach życia, gdzie miałem wcześniej serduszka życia, a teraz jeszcze więcej mam prestiżu chyba, bo normalnie mam więcej monet tutaj. Okej, mamy słuchajcie ten najbardziej prestiżowy mieczyk, są też inne, także bierzemy sobie, robimy porządek, później sprawdzimy właśnie te ciuszki i inne rzeczy, a idziemy w ogóle teraz się przejechać jeszcze dalej i musimy przecież rozdawać pieniądze, ale już więcej pieniędzy nie mam, będę musiał iść do mojego skarbca, także dobra, moja furka, ej, co ten człowiek tam robi? Ej, stój, to moje auto, ej, złodziejaszku jeden, ja nie mogę, ukradł mi auto, widzieliście? No nie, no pojechał z moim autem i co ja teraz zrobię? Ej, gonić go, może sobie kupię to, albo nie wiem, jakieś inne, ale w ogóle co to było? Myślałem, że na tym trybie gry nie ma złodziei, że tutaj większość ludzi jest bogatych, ale na to wygląda, że tutaj, słuchajcie, nie wszyscy są bogaci, mam nadzieję przynajmniej, że moja tam droga przynajmniej została wybrukowana, muszę znaleźć w ogóle Lumi i jej o wszystko powiedzieć, o, patrzcie, Lumi też chyba zakupy tutaj robi, musi przecież też wykonywać te zadania. Lumi, spotkałaś tą panią Monikę? Słyszałaś o zadaniach, jakie trzeba robić? Tak, no ogólnie no coś słyszałam, ale tak średnio mi trochę tutaj to wychodzi, ale jakoś daję radę. Ty, jaką ty masz zbrojkę w ogóle? Tak. Jaki mieczek? Ja też chcę taki. No słuchaj, trzeba było przecież w jak najkrótszym czasie wydać jak najwięcej pieniędzy. Ja wydałem 2 miliony i kupiłem sobie tą prestiżową zbrojkę i w ogóle rzeczy na smoka, ponieważ musimy tutaj smoka w ostateczności normalnie pokonać. A jak tam pomagałaś ludziom tutaj? Tak, bo trzeba im jak najwięcej kasy rzucać. Kupiłam 100 tysięcy jajek u gospodarza, jeszcze krówki, baranki. I ogólnie tak wspieram tutaj wszystkich rolników. No ale też rozdawać trzeba po potrzebującym. No też rozdaję, też rozdaję. W ogóle słuchaj, wiesz co jest najlepsze, że przed chwilą zostało skradzione moje auto. A jak tam twoje w ogóle? Gdzie jest twoje autko, co? No, ogólnie gdzieś się zostawiłam i zapomniałam, w którym miejscu byłam z tym autem i się boję, że ktoś też mi zabierze to słuchaj, auto. A ja w ogóle więc może kupiłem... ja pójdę... Kupiłem perły Endu i one wskazują, gdzie jest portal po prostu do Endu, żebyśmy pokonali smoka. No? Ja w takim razie w ogóle ja idę szukać autka, dobra? To jesteśmy jak i przygotuj w się, Lumi. Słuchaj, musisz mieć najlepsze rzeczy, najlepszą zbrojkę, najlepsze miecze, bo to nie będzie proste zadanie, także uzbrój się. I ja jak znajdę portal, to ci dam znać. Dobra, słuchajcie. Okay. Ogólnie te perły wskazują nam w tamtym kierunku, tak jakby to tam był jakiś właśnie portal, także może pożyczymy sobie to autko. Dobra, w ogóle mogę go odpalić. Ktoś zostawił kluczyki w środku i słuchajcie, przejedziemy się tą prestiżową furą, a nawet może jak będzie fajna, to sobie ją kupimy, ale wiecie co, tutaj coś się zablokowało. Nieważne, dobra. Musimy się dowiedzieć, gdzie jest portal Endu, także tutaj on wskazuje. Hop, hop. Dobra, idziemy tutaj tą ścieżką, zobaczymy dalej. Hop, ej, ktoś tam jest w ogóle. Ej, wiecie co to, mamy mu mówić, ten zarośnięty koleś, czego? Wiecie, nie? Co mi ukradł auto. Też. Dobra, idziemy. Ej, ty cwaniaku jeden, oddawaj moje auto, widziałem jakie nie kradłeś, wcale co? Nie mam swojego auta, oddawaj wszystkie pieniądze. Nie, wszystkie nie oddam, pieniądze swoje oddawaj. Nie oddam waszych tak? pieniędzy, słuchaj. Tak? Tak. A jesteś ciekawy, co się dzieje z twoją Lumi teraz? Jesteś tego ciekawy? Jak to ona przed chwilą poszła? Widziałem ją sekundę temu. Poszła, już jej nie znajdziesz. Albo oddajesz wszystko i ci powiemy, gdzie ona jest, nie, albo po prostu pokonam was, cwaniaki jedne. Nie, 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 nie. Ja mam najlepszy nie, mieczyk bo, słuchaj, prestiżowy. Możemy się dogadać. Ja widzę, że ty masz taki mieczyk, ale słuchaj,
możemy się dogadać. Oddaj pieniądze i ci powiem, gdzie ona jest. No w sumie jak was wszystkich pokonam, to nikt mi nie powie, gdzie jest Mumi. No właśnie. Czekaj, muszę przemyśleć. Tego się w ogóle wtedy nie dowiesz. Oddać mu te rzeczy, czy nie oddać? Oddaj. Ale jak ja wtedy pokonam smoka, jak ci oddam? Dobra, umowa taka stoi, że ci oddam. Dobra, Tomasz, ale zbrojkę na pewno ci nie oddaję. Ej, oddawaj zbrojkę, bo nie powiem. Nie? Słuchaj, nie oddam zbrojki, bo normalnie wiesz co, zaraz się inaczej policzymy tutaj. Trzymaj, Dragon Sworda ci nie oddam, dobra? Dobra, no to w takim razie ona jest gdzieś tam prosto. Nie, no dobra, czyli, dobra, dawaj tego Dragon Sworda, bo ci przypadkowo, oddawaj, gdzie, dobra. W którą stronę? No tam na wprost sobie tam. Dobra, jak mnie wkręcasz, tam będzie. To tutaj wrócę, nie, słuchaj, nie i się policzymy. Chłopaki, ej, ale dobrze, mamy dużo. Ej, przecież rzeczy, to jest babeczka w ogóle ze sklepu. Ona normalnie z tobą trzyma. Słyszałem, że byłeś bardzo niemiły dla niej. Nic. Słuchajcie, nie tutaj w ogóle jakieś ślady prowadzą w tą stronę, w tym kierunku. Jaki cwaniak, widzieliście w ogóle? Chciał mi zabrać w ogóle moje rzeczy. A to cwaniaki, ja już im dam, słuchajcie, pogrywać ze mną. Nie dam się tak łatwo. Lumi, gdzie jesteś? Ej, się... Lumi, jesteś, mnie. Już cię uwalniam, ja nie całe mogę. Całe szczęście, o nie, czekaj. O nie, tu jeszcze więcej tej lawy. O, przepraszam, ty widziałaś, słuchaj, na tym trybie nie jest tak łatwo w ogóle, co to miało być, ty, dobra, mam kill off. Słuchaj, już cię uwalniam, dobra. Lumi, spokojnie, ja nie mogę, jak oni cię tak szybko, słuchaj, złapali tutaj, wsadzili, przecież jeszcze niedawno tam rozmawialiśmy, a nagle ja się dowiaduję. No ja wiem. Kazał mi wszystkie rzeczy oddać, które ten. Ale za to, słuchaj, mam Dragon Killera, także jak chcesz, to trzymaj. Mam tutaj normalnie jeszcze jakieś mieczyki na smoka. W ogóle ładnie w nim wyglądam, prawda? To jest najlepszy mieczyk. Co, do lawy ci wpadł? Przecież do lawy. To był najlepszy mieczyk. Dragon Killer po prostu pokonuje, słuchaj, wszystkich na jednego hita. Ale dobra, no mam jeszcze jakieś tam inne mieczyki, Lumi, no nic. Jakoś sobie poradzimy z tym smokiem, chodź, bo tutaj są te cwaniaki. Dobra, już sobie poszli, Lumi. I w ogóle tu jest portal. Tutaj jest portal i dzięki temu będziemy mogli się dostać do endu i pokonać smoka, wykonać ostatnie zadanie i przejdziemy po prostu tryb milioner w Minecraft. Także wchodzimy do portalu i lecimy z tym. Wow, jesteśmy tu, Lumi, wszystko w porządku. O, ja cię! Dobra, tak, czekaj. Wszystko w porządku. Musimy się stąd wydostać jakoś. Teraz bądź ostrożna. Dobra. Tutaj w ogóle mogą być endermany. To pod żadnym pozorem nie patrz im w oczy, okej? Okay? Nie patrz im w oczy. Będę patrzeć, czekaj. Tak w ziemię. Dobra, widzę ich tutaj. Jest ich dosyć sporo. Także bierz mieczyk. I o, teraz, ja słuchaj, naszym zadaniem jest pokonanie smoka. Jeśli nam się uda, przejdziemy tryb milioner. Musimy tylko tymi prestiżowymi właśnie rzeczami ich pokonać. Dobra, widzę już tutaj tego Bossbara. Tutaj może jednego pokonam. O nie, musisz uważać. Tak, perły, słuchaj, endermana bym jeszcze chciał zdobyć i wtedy można by zwiać w razie co przed tym smokiem. Ty, no też no nie tak. Mam za dużo, masz coś do jedzonka może, Lumi? Bo ja w ogóle się nie przygotowałem poczekaj, muszę pod tym względem. Popatrzeć, bo w sumie dużo sobie tutaj jedzonka różnego brałam, więc dobra, poczekaj, zaraz ja tu się sprawdzę. Rozgrzewam, dobra, mam perłę jedną, w razie co będę mógł zwiewać. O nie, tych endermanów rzuca się na mnie coraz więcej, także słuchajcie, mam steki, pieniążki. Znalazłam, że ogólnie mam steki, chcesz steki? Tak, mogę, dawaj tu je dać? Poczekaj, ojejku, tutaj, proszę bardzo. Dobra, dziękuję, Lumi. Możesz sobie zjeść. Widzę tam smoka, dobra. W ogóle, ma jakiś tron. Dobra, czekaj, dam ci jeszcze perłę w razie co, Lumi. Ewakuuj się perłą Endermana i chodź, idziemy na tego smoka. Musimy go pokonać i normalnie przejdziemy ten tryb z tymi prestiżowymi właśnie rzeczami. Dobra, wielki, szybko ja jeszcze mogę. Jemy, życie mi się regeneruje. Ej, ty, smoczku, cwaniaku jeden. Smoku! Wow, ty! Wow, ale mnie podrzucił. Dawaj go, Lumi, Mogę. Musimy po prostu go ofensywnie, tylko on nie daje tak łatwo podchodzić do siebie. O nie, odleciał nam. No i on lata dawaj go, w ogóle. Dawaj go. Musimy, słuchaj, tam normalnie do niego podskoczyć. Jakieś bloki masz może? Chodź tutaj, smoczku, jeden. Czekaj, już sprawdzam, czy mam jakieś dobra, opada, bloki. Dobra, opada. Tak, mam trochę. Dawaj go teraz, Lumi. Mamy go, boom. I boom. Dobra, już. Ty, już słuchaj, idę. Gdybyśmy mieli Dragon Sworda, to już byśmy go pokonali. Odrosły. Ale patrz, już nie ma pożycia, tak dobrze nam idzie. Świetna sprawa. Dawaj, Lumi. I jeszcze. Pięknie. Dobra. No, o niej, dobra. Ja mam ostatni pasek gry tutaj normalnie pieniążków, także w ogóle nie wiem. Poczekaj, uda się. Mamy go. Dobra. Mamy go. Jest. I pokonaliśmy go. Udało się, ale jest. Super. Słuchajcie, wygraliśmy normalnie chyba tryb milioner. Ja tutaj w garniturku jakoś sobie poradziłem trochę, co prawda mam tutaj trochę strzał, ale chyba nam się udało. Także tak. Mission complete. Dziękujemy wam za oglądanie, widzowie. Do następnego odcinku. Trzymajcie się, pa. Pa.